Blisko 400 tysięcy złotych wyłudził dyrektor jednego z banków z powiatu tarnowskiego, WOJ. Małopolskie, zaciągając kredyty na klientów swojej placówki. Mężczyźnie postawiono zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia oraz podrobienia dokumentów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jak poinformował w piątek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, przestępczy proceder trwał przez prawie 3 lata i opierał się na zasadzie piramidy finansowej. Dyrektor zaciągał, bez wiedzy klientów, kredyty gotówkowe, fałszując zaświadczenia o zatrudnieniu i inne wymagane przy składaniu wniosków kredytowych dokumenty. Wnioski kredytowe sam zatwierdzał, a gotówkę przelewał na własne konto. Przy czym nieuczciwy bankier regularnie spłacał raty, dzięki kolejnym kredytom zaciąganym w imieniu nieświadomych niczego osób. Spirala finansowa działała bez zarzutu do czasu, gdy jeden z klientów odebrał wezwanie do spłaty 20 zł zaległości w ramach kredytu, którego nigdy nie zaciągnął. Kiedy zdziwiony klient pojawił się w banku, by wyjaśniać sprawę, dowiedział się, że ma na koncie 2 kredyty, o których nie miał pojęcia. Dyrektor banku został zatrzymany. Śledczy postawili mu do tej pory 13 zarzutów, oszustwa na kwotę niemal 400 tysięcy złotych oraz przywłaszczenia mienia i podrobienia dokumentów. Do czasu sądowego finału tej sprawy zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.